Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. Kochani, chcę spróbować. To jest najprawdopodobniej The Lost, z tego co pamiętam. I z tego co pamiętam, on nie ma życia. On ma same niebieskie kontenery. The Lost? Nie, to nie jest The Lost, to jest Blue Baby. A, przepraszam. Nie The Lost, to jest Blue Baby. Czyli bardzo mało życia. Bardzo mało życia, małe DPS w miarę. W miarę małe DPS-y. No i kupa na start. Jak najbardziej to Petrified Poop mogłoby być ciekawe w nim, ale... No ale no nie jest to jakiś super, hiper mocny. Przy przepaści i zniszcz bombą, aby zrobić most. Aha, czyli możemy sobie to bez problemu też detonować jak skałki. Ciekawe, nie wiedziałem, że tak działa. Ale nie wiedziałem o tym. Liczę na Petrified Poop. Ale liczyć teraz ja mogę. Na siebie. Tylko co? Wyłącznie. No dobra. Teraz to nie chcę. Uuu, ty Gonzales, mały Mendo, ty Gaugan. Dobra. Co my tu mamy? Spider Baby, pękający pór. Wrogie pająki już cię nie atakują, ani nie zadają ci obrażeń kontaktowych. Biorę to. Tu nie mam jak się dostać niestety. O kurcze. Korci. Ale tak klucza nie mamy. I tak nie mamy klucza. On się pierdzielił na ognisko. Bardzo dobrze. Idzie w oko, roko, koko. Czyli skupek nam teraz wydobywają się muszki. W sumie na Blue Baby nie głupi byłby Gapi. Pokorny pakiet, 1+1. Często spawną double version pickups, czyli podwójne wersje pickupów. To 15. No wszystko pięknie, ładnie, tylko jednak nie mam kasy na to. Pin. Nie lubię go. Aha, jak pięknie wleciał. Wow. O, ty taki agresywny. O, ti. Tak? No chodzi na to, że będziemy mieć... Tu, kurde, zapatrzyłem się na pasek kopę. Głupi... damage... otrzymamy. Koniec. Bon. Prędkość strzałów. Nie jest to coś, co chciałem w sumie. Tu nie może być secretu. To jest love, o! Love gnoju. Weź tych robaków mi tu nie twórz, bo ja ich nie lubię bardzo. No, wiesz ty co? Ty gąganie. Ile ich tu jest? No więcej jeszcze zrób mi, kurde. No nie miałem jak widzieć przed tym. No bez jajec. No kurde. Jak mnie robaki pokonają, to będzie wstyd. Tyle dobrze. Jezu, jak ty mnie irytujesz tymi robakami. IPK nie jest wcale taki irytujący jak te robaki. Nakopię ci do dupy zaraz. Jest tyle robaków, że naprawdę się nie da tego ograć. Kurwa mać. Ty gnoju. Prawie padłem. Jeszcze nie mów hop, Ciro, nie mów hop. Dobra, przynajmniej def, no ale kurde, tyle serc stracić, to głupota na maksa. Oj, nie.
No i dupa, nie wyjdziemy z takiej face roomu. Nie wyjdziemy do takiej face roomu. Nie wiem, czy to może być secret room. Niby w teorii tutaj nie ma zabudowanego. No spróbujmy, zobaczymy. Gdzieś tu? Gdzieś tu. No nie może być jednak. Dobra, nie będę nawet szukał, bo mi się to nie opłaca. Tam i tak nie wyjdziemy, no szkoda. Kurde, ale to tak po dupie dostać? Tak po dupie dostać, to jest dramat. Po co grałem szansę na Devil Room, jak... Jakby nie patrzeć, zaraz stajemy po łbie. No chyba tak wysoko nie skaczą. No, skaczą. Jeden hit i po mnie. Chyba, że jeszcze depth zdążę szybko zaaktywować, ale... To i tak jest lipa. Wybraczek. Nie tym razem. Do dużego pokoju tutaj nie chcę iść. Nie chcę iść do niego. Te pająki chyba mogą mi krzywdę zrobić. Czy nie? Nie wiem, wolę nie ryzykować. Mimo iż teoretycznie chyba nie mogą, ale nie jestem pewny. Jak nie jestem pewny, to wiecie. Help up! Dziękuję. On w ogóle nie może mieć kontenerów. On w ogóle kontenerów nie może mieć. Oj, to niedobrze. Nic a nic. To są pająki, czy są jakieś pchły? Wydaje mi się, że te pająki nie są już dla mnie niebezpieczne. Bo one już nawet nie są, wiecie, takie czerwone w środku. Co my tu mamy? Tatuś kosarzy. Depta wrogów, zadaje 40%, 30 punktów obrażeń na sekundę. A wiem. To jest Deadly Swung Legs, coś takiego. Znam ten przedmiot, znam go, znam. No właśnie, tutaj nawet jestem Deadly Swung Legs. Nie wiem, czy on też może mnie zdepczeć, czy nie. Tego już wam nie powiem, bo nie wiem. Nie wiem, czy jak przeciwnik nie jest blisko mnie i jednak ten daddy będzie chciał zniszczyć danego przeciwnika, to nie wiem właśnie, czy nie zniszczy i mnie. W sensie nie walnie we mnie. Tak mi się wydaje. Dobra, tu była nieznana. Wolę mnie ryzykować, bo pająków nie lubię. Amnezja. Świetnie. Świetnie. To jest po prostu genialne. Po prostu genialne. Wiecie co, no, zaryzykuję. I wezmę to. Por dwa serca duszy. No i był Wurf, naprawdę. Hierofant się przyda. Tutaj wydaje mi się, że potrzebujemy dwóch bomb. Tak mi się wydaje. Wyjdą. Dory to... Tak, te pająki mi nie zadają już obrażeń. Spoko. That is long legs, coś pięknego. Zasięg, czarne serce. Prędkość ataku, spoko. To teraz nasze devil roomy są dosyć takie problematyczne. Tego nie biorę. To są jaja. Dobrze, że to nie był żaden taki, wiecie, przedmiot, który bym chciał wziąć. Naprawdę. I wydaje mi się, że nawet następne devil roomy, które będą po prostu omijał.
Być może będziemy mieć szansę na Angel Roomy. Angel Roomy będą na pewno bardziej ambitne dla nas. Kurde, no... Nie pomyślałem w sumie. Świetnie, Shiro. Gratulacje. No ja pierdykam. Ja pierdykam. Technik. W ogóle nie mam DPS-a, jak my robaki nie możemy zabić. Hermotemesis, świetnie. Uwielbiam. Uwielbiam takie pokoje, naprawdę. Takie pokoje są świetne. I tak, to była ironia, moi drodzy, to była ironia. Nienawidzę takich pokoi. Poczułem na karku oddech kolca. Oddech kolca, jak można otworzyć oddech kolca? Dobra, zostały. Kubki zostały rzucone. Są bardziej ambitne, bo te są z kukurydzą. Te są z kukurydzą. No, petrified poop może? Coś? Nie? Nie. Nie tym razem. O Jezu, naprawdę? Gorszych mamów dla mnie już nie mogę wybrać. No, nie mogę go trafić. Nienawidzę tych mobów. Nienawidzę. Osobiście ich nienawidzę. Dobrze, że tego najbliższego złapał w sumie. A. Nie byliśmy jeszcze w treasure roomie. Więc liczę na coś ciekawego. No, brutalnie. Świetnie. To jest z Glutoni wersja kurgająca. Otóż. Dziękuję. Nie uzyskałem, co straciłem. No nie, no ile robactwa, no. Zobaczcie, w ogóle nie mam DPS-a. Naprawdę. My nie mamy w ogóle DPS-a, nic. Powiem wam osobiście, że to się robi niebezpieczne pod tym względem. No kurwa! Dlaczego? Gdy otrzymujesz obrażenia, wstrzykujesz 10 łez w kręgu wokół ciebie. Te zadają 125% obrażeń. Świetnie. Nie, no to nie jest świetne, bo ja nie zamierzam tracić obrażeń. Znaczy tracić życia. Sprawić obrażeń. Lipa. Tu może być secret. Nie może być secretu. Tu też nie może być secretu. Tu może być secret. No, tylko szkoda, że nie mamy żadnych kluczy. Wredna gra. Wredna gra. Naprawdę wredna. No, pewnie idziemy do tego bossa, ale... Bip, bip. Dobra. Wyszło. Klucz do mieszkania. Zdarte duszy pojawia się dwa klucze, jeden szczęścia. Teoretycznie możemy iść teraz do secret roomu. No kombinujemy. Próbujemy jakoś wyjść z twarzą z tego rana.
Myślę, że do złotego. Nie będziemy mieć teraz kluczy. Maź, naprawdę. Świetny trinket, kurwa. Dwa klucze psów dupę. To nie było urw w ogóle. Zero, nul. Nic. Zero. Ja to kumby. Jeszcze wujek kolejarz, kurde, no. Petrified poop mi daj ta. Gdyby nie ten daddy's long legs, to naprawdę byłaby chujnia totalna. Raczej by mi się tak nie udało daleko wejść, zejść. Świetnie. O! Dobra. Ej, jaki bug chamski. Prawdę, gro? Jakie bugi mi tu robisz? Jeżeli taki jestem słaby na tym Blue Baby, to jeszcze mi takie bugi robi, no. Proszę mi tak nie robić. My te białe to mi nie przeszkadzają, bo one i tak jakby nie patrzeć tworzą tylko i wyłącznie pająki. Daddy, daddy. Chcę powiedzieć, że walw tego czerwonego. O właśnie. O właśnie o to chodziło. Właśnie o to chodziło. O nie, 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 nie. Typy z iPad-kami. Typy z kakami. Weź, proszę cię. No właśnie. No właśnie. Nie mamy klucza. Nie mamy klucza. Petrified poop na Blue Baby mi nie chce się wydropić. To też byłoby za łatwo chyba. Byłoby chyba za łatwo. Pewnie jest dupa straszna. Pająki w teorii nie powinny mnie bić już, ale... Tak lepiej zachować ostrożność. Zobaczcie, w ogóle je to bijemy, no. Jakby to było na mnie targetowane, bym nam nie żył. Eternal, pięknie. Zaryzykuję, być może będzie tutaj... Nie będzie. Ani tu też nie będzie. Jestem bez klucz. Bez kluczów, przepraszam, bez bomb. Milusia. Ej, no ale to są wrogie pająki przecież. Te pająki nie powinny mnie tłuc. Jest klucz, jest klucz, jest klucz, jest klucz, jest klucz. No i tutaj byśmy mieli pigułkę. Tutaj w sumie nic byśmy nie mieli, bo... No też nie, no jakbyśmy kupę tam postawili, to byśmy mieli. Ale no niestety, nie mamy bomb. To jest strzał lecą w kierunku położonego na ziemi celownika, którym sterujesz. Boże, co za gówno. Do gorszych przedmiotów już mieć nie mogłem, naprawdę. Ticket był pewnie tutaj. Zgaduję. Totalne gówno się trafia. Te żerumy nie są dla nas. Dramat. Kurde, dramat. Daddy, weź celuj lepiej. Trochę teraz serca zyskujemy, ale to i tak nie zmienia faktu, że no jesteśmy w dupie. Naprawdę jesteśmy w dupie. Z DPS-em tak mikroskopijne, to jest po prostu wręcz śmieszne. Będziesz powalić? No oczywiście, zepsułeś mi wszystkich. Dobra, może jakiś Magic Mushroom? Ale nie. Ty bijesz nie wtedy, kiedy powinieneś. O nie. Ty magiciany. Ty cholero. Dobrze, to nie jest magiczny dziad.
Świetnie. Tosti. Tosti. Pyk. 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 Nie mamy bombki. I tak nie mamy bombki. 3,5 serca. Weź tu walnij. Naprawdę to zrobiłeś. Dobra, teraz poleć mi, tego zabij. Amen. Bomba i klucz. Sklep. Co wy na to? No bo naprawdę te obrażenia mamy nikłe. Obrażenia mamy wręcz śmieszne, bym powiedział. Tu skrzynka, tam pils. Do tego pilsa się możemy jeszcze dostać. Już bardziej wolałbym sklep. Grid! A, tego grida pokonał w inny sposób. A właśnie taki. Ale ten miciałek tam nie resp, co? Przyjaciel, no właśnie. Bąka puszcza. Dobra, siła. Zdrowie plus 1. Uj, to zdrowie w teorii powinienem zostawać non stop. Ej, no to chyba jednak się dostaniemy do... Chociaż nie, ej, może secret room? To sprawdźmy, upewnijmy się. Upewnijmy się, czy tu w ogóle jest szansa. Jest szansa na razie. No właśnie. No już lepiej, tylko jeszcze klucz by się przydał na następny poziom. Idziemy na bossa. Idziemy na... nie w tą stronę, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Serio, wydaje mi się, że strength powinien teraz działać normalnie. W sensie dawać nam po prostu Eternala jednego. Właśnie, działa. Oż ty dupkę węża, nie zauważyłem tego. Chyba jest takimi dziwnymi przyciskami, nie? Ale nie powinien nic robić. Nie wiem jak te większe, nie? Te mniejsze na pewno nic nie robią. Uuuu, nie. Gonzales. Proszę mi uciekać stąd. Andrew Room, świetnie. Zwiększa swoją najniższą statystykę, pojawiają się 3 monety i 1 bomba lub 1 klucz, bazując na tym, czego najbardziej potrzebujesz. Aha, bomba albo klucz. Bomba, wolałem klucz. Efekt aktywnego przedmiotu. Tak będzie lepsze to. Analizy cookbook. O Jezu. To jest słabe. Znaczy, no mamy tutaj... Teoretycznie losowy efekt przedmiotu, tylko ten ran jest tak losowy, że troszeczkę aż przerażające, co się zaczyna robić. Prawie zajebał. Jest klucz przynajmniej. Aj. Nie zdążyłem mu zwiać. Nie zdążyłem mu jest zbiać. Ja pierdolę, no naprawdę. Czy ja muszę tak wpadać na nich? Chodź tu. The Book of Belial. Akurat teraz. Akurat teraz. Świetnie. Naprawdę, te pokoje zaczynają być takie chamskie.
Shenhui, świetnie. Myśmy mieli za mało problemów. Takim DPS-em za co tego niego będę tłuki. Chociaż nie, no dobra, Lady Longlegs robi robotę. Player card? Eternala dostaniemy. Może dostaliśmy już w sumie. Losowość, jeszcze raz losowość. Naprawdę, to się aż robi przerażające. To może jednak sobie na innym poziomie to zróbmy. Na przykład to, The Nail. Nasiadło. Jeszcze odbyty. O! Prawie. Serio, ten Daddy Longlegs jest po prostu coś, co nam uratowało dupę. Liczę na to, że tutaj nam latanie wskoczy. No, tam jest head, okej. Niestety. Tam jest head, to jest fajny przedmiot, jeżeli ma się dobre łzy. Bo to robi nam taki, wiecie, rozbrysk tych wszystkich łez. Zresztą nie są już dla mnie groźne w ten sposób. Wider Baby, ej, no to otworzy niebieskie pająki w pokoju z wrogami. Zobaczy wrogów, z którymi wejdzie w kontakt. To może być ciekawe. Wider Baby. Wider Baby. Pick of cards. Herbit. I zjebałem to. wiecie dlaczego? Na pewno wiecie. Dwa przedmioty za pokonanie bossa zamiast jednego. Dobra. Nie wiem, czy teraz nie zroluje mi dwóch. No właśnie. Black Candle. Podnoszę klątwę. Jedno czarne serce z większą szansą na pokój diabła anioła. Jak to? O. Dany bumerang. Przy trafieniu wroga ogłusza go i zadaje mu twoje obrażenia razy dwa. Może zbierać pick-upy. Pozwala ci trzymać dwa przedmioty aktywne. Nope. Zamachując się, niszczysz kamienie i ranisz wrogów. Trafienie redukuje naładowanie przedmiotu. Okej. Okay. Przejście na inne piętro odładowuje przedmiot. Kipa. O. Puszczę cztery pigułki. Jestem skłonny zrobić to jeszcze w taki sposób. No niebieska mam, świetnie. Daddy's Longlegs naprawdę jest coś pięknego w tym wypadku. Ja nie widzę, co daje nam to przemiana z tymi Spider Baby. Skullbook, serio. Bo użyłem tego. Że Tilsa popadł jeszcze. I widzimy przynajmniej, gdzie mamy teraz sekrety. Boss jest po lewej stronie, czyli tutaj do bossa nie dojdziemy. W teorii. Nie, tu jest boss. Ciekawe. Byłem przekonany, że jest gdzie indziej. Dobra, mamy blue map, ale co nam to da? Lemon mishap, świetnie. O matko. To było tutaj.
Uuu. Kurde, no bez jajec. O. O. Zero pół obrażeń za każdego zbitego przeciwnika maksymalnie. Nie chcę. To było słabe. Dobra, super secret czy secret? Super secret chyba, co? To może być ciężki ten Blue Baby, naprawdę. Chociaż no, jakby nie patrzeć, tak naprawdę to jest łód szczęścia, nie oszukujmy się, bo już nieraz mieliśmy tak, że graliśmy w ogóle bez czerwonych kontejnerów i faktycznie nam się to udawało. Bombs, bra. Tam to dało? Nie wiem. Świetnie. Jakbym miał Bama, to by było spoko, ale niestety. Co został boss? Czyli Super Secret był tam. Człowiek nie wiedział o tym. Dobra. No nie. Nie lubię z tobą walczyć. O, właśnie dlatego nie lubię z tobą walczyć. Bo ty jesteś bardzo dziwny. Tyle dobrze te pająki mi krzywdy nie robią. Naprawdę, to jest lipa z tym DPS-em. Powiem nawet, że jest bardzo żałosny. No ty w dupę kopany, zarąbany, mendo, pszo jedna. Przestań. Pentagram. Tylko szansa diabła. Dobra. Jednak damy czapnie. Więc coś tam się przydaje. Dobra, dół. Nekropolis. No i tak, nie mamy bombek. I, o, klucze i bombki. No. Łatwiej. Z drugą stronę będzie gorzej. To było ryzykowne. To było ryzykowne. Ultra grid. On pajacu. Dobra. Monster w tuf. Nie wiem, czy to nie mogłoby i mnie zabić w sumie. Dobra, podoba mi się to. Czy to był sklep? Proszę nie. Hermatonesis, okej. Okay. Dajcie mi sklep. Mam za dużo kasiurki. Lemon mi szedł kolejny. Natomiast jest co mogę w ogóle wrzucić, bo i tak nic to nie daje. I... A, tu pająk jeszcze jest, kurde, nie zauważyłem go. Kolejne klucze i kolejne bomby. Kolejne klucze i kolejne bomby. O Jezus Maria. No oczywiście, jeszcze dwa razy musiałem dostać.
No jasne. Pytacie się, co robię? No próbuję jeszcze jakieś serduszko złapać, ale to jest bardzo mała szansa na to. Niestety. Hourglass. Hourglass, nie chcę. Kurde, no jestem naprawdę rozczarowany tym ranem. Nic nam nie dropi. Nic nam totalnie nie dropi. Sklepu znaleźć nie mogę. Oj, jeszcze duchy. Świetnie. Przestraszyłem ducha, czy mi się dobrze wydawało? Tak, przestraszyłem ducha. Przy dotyku zmienia wrogów w złoto. Zadaje obrażenia kontaktowe dostosowane do liczby twoich monet. Złoci wrogowie upuszczają monety. Wszystko fajnie, tylko ja nie mogę mieć teraz obrażeń kontaktowych, bo ja nie mam serc. Jak w kart, temperon. No lipa. No lipa. Myślałem, że dostanę po łbie. Naprawdę. Myślałem, że dostanę po łbie. Dajcie mnie sklep. Czy wy sobie ze mnie jaja robicie? Robicie sobie ze mnie jaja. Tajemniczy prezent. No bierę. Może 5 czasowych kart. Świetnie. No, The Joker. Podwaja twoje monety na... Dobra, wezmę to już teraz nawet. Mi się przyda. To też wezmę. Ja to też wezmę. The Lovers. Tomat. Tu, teleportuję się do bossa, otrzymujesz latanie w tym pokoju. Ej, dobra. 40% na Devil Room. Angel Room, świetnie. Daje dwie aury, które dla przeciwników mniejsza aura dodaje więcej obrażeń. Darmo to bierę. Nope. Jestem skłonny to wyglądać nawet z secretów, no ale niestety. No ale niestety. Latanie, teleportacja. To jest dwójka. To jest dwójka. Mam. Nie mam. I tak będę w dupie, i tak będę w dupie. I tak pół serca stracę, i tak pół serca stracę. Dobra. Zróbmy to w ten sposób. Bo ja i tak już naprawdę wątpię, żeby mi się udało to dalej przejść. Serio, wątpię, żebym pokonał matkę nawet w tej chwili. Chyba, że jakimś cudem jako przedmiot aktywowany załączy mi się to, co zabija matkę i serce. Wtedy faktycznie, no może dalej przejdziemy. Ale no nie liczyłbym na to, nie liczyłbym na to. Hangman. Oczywiście nie ma tu nic. Świetnie. Klucz dostałem, kurwa, w dupę sobie klucz wsadźcie. W dupę sobie klucz wsadźcie. Dobra, no idziemy na bossa, idziemy na bossa. Ja już nawet chyba nie będę nigdzie łaził, tylko po prostu pójdziemy na bossa. Będzie krótszy chyba odcinek. Teleportuję się do pokoju skarbu. Byliśmy już w tym roomie. Wezmę to tak, wiecie, na zaś, nie? Tu może jakaś bomba wyskoczy. Liczę na bombę, ale to liczyć to sobie mogę. Monety mi dropią.
Teraz mi jeszcze tutaj mucha wyskoczy i będzie śmiesznie. O, dupa. Nie ma nic. Dobra, 4 monetki. Zainwestujemy to oczywiście jeszcze w Donation Machine. Tak już nic z tym nie zrobimy. Tak już z tym nic nie zrobimy. Nie ma bossa. Fajna ta aura, bo można przynajmniej tych przeciwników, których się nie da, wiecie, normalnie rozwalić, da się ich właśnie w ten sposób zniszczyć. No i spoko. Jakiś klucz jeszcze wyleciał. Tu jest klucz. Nie wiem po co mi on, ale... Dobra, robimy to. Wheel of Fortune. On the stars. Świetnie, pół serca już mi zostało. No i dupa. No niestety, krótki odcinek. Blue Baby jest naprawdę ciężki. Ciężki do gry. Na pewno będziemy jeszcze próbować, ale chyba od Blue Baby muszę odpocząć chwilę. Muszę odpocząć chwilę. Wiesz, dobra, wiecie co? Trudno. Spróbujmy jeszcze raz. Który mówił, że chce odpocząć, nie? Pożyka używania? Nie. W ogóle najlepiej jakby to był jakiś pokój. O, typu basement. Na basemencie raczej powinniśmy przejść przynajmniej pierwsze poziomy bez większej straty HP. Kurde, miałem odcinek skończyć, a ja go wcale nie skończyłem. No. Dały tylko ciałka. Ups, to zrobiony. O, słuchaj, wejście do sekretnych pokoi. To może być ciekawe. Myślę, że nie musimy już bomb używać do tego. Działa to na super sekrety i na sekrety. Co w sklepie mamy? O, piggy bank, ale to nie... mech. Kurde, w ogóle nie dropał itemy typu jakiś tam magic mushroom i tak dalej, no nic po prostu nie ma. Jakie ubogie strasznie. No. Dobra. Okej. Dużo kamyczków. Dużo kamyczków, mega dużo kamyczków. Tu oczywiście nic standardowo nie ma. Ale zawsze sprawdzam, gdyby tam jednak coś było. No. Cyklop, uspokój się. Cyklop, uspokój się. O, serduszko, świetnie. Wspomniałem, że tej aury nie mam. Chciałem palić tą aurą. Tam jest w ogóle, jakby nie patrzeć, ten kamyczek z X-em. Mamy niby dwie bomby. Dałoby się tam dostać w razie czego. Okej. Okay. Kolejna bomba. Tutaj już byliśmy. Ej, a może to Secret Roomów jednak nie otwiera? Super Secret Roomów. Nie, dobra, otwiera jednak. Jednak otwiera. Marne serce, świetnie. Ej, no to naprawdę nie jest to złe. Nie jest to złe. No weźmy sobie może. No i tak mamy trzy bombki w sumie. Na Secret Roomy nie musimy wydawać. No i fajnie. A spróbujmy. Ryzyk fizyk. No i bombkę zyskaliśmy, kluczyk zyskaliśmy. Świetnie. Remini.
O ty, no chodź. Gdy musisz w takich miejscach dziwnych zatrzymywać. Pluń sobie, pluń. Dobra, dzieciaczek został. Dał, dam sobie radę. O, ty, chciałeś mnie zrobić w wała. Ja tu mówię, że damy sobie z tobą radę, a ty mnie, kurde, obkrążasz. Nie no, stracić życie na tobie to będzie wstyd. A jak mówię, że wstyd, to naprawdę wstyd! Blisko było. Sok z winogron, dobra, mamy. Obrażenia, zasięg, wysokość lotu łez, spoko. Aż się z wrażenia, że tak powiem, wypróżniłem. No nie powiem, miałem stresa przez chwilę już. Przez chwilę miałem stres. 100% na Devil Room, którego nie chcę korzystać w ogóle. I... Skąd kubkę ci postawię kolejną? Daj tam nie petyfajta. To było coś pięknego. Petrified Poop, poproszę. Ile mógł sobie narespimy? Prawie jak gapi. To tam 3 bomby, miło, fajnie. No i po naszych muchach. Tyle muszek mieliśmy. Karcioszka, o! Jak otworzy serca duszy. Kurde, no i zobaczcie. Powiedzcie mi, że to nie jest loteria. Loteria jak cholera. Niekiedy naprawdę aż za bardzo. Chcecie robić jakiś achievement? Jasne, spoko, no ale jak wam dopiszę szczęście, tylko i wyłącznie. Niekiedy naprawdę to szczęście, kurde, jest tu mega potrzebne. Dobra, tu jest już wejście do bossa, na razie tylko i wyłącznie secret room odkryliśmy. O, jest super secret room, świetnie. No, to tak dziwnie ta mucha złożyła. Ja sobie robicie... No pewnie. No ale pokój, niech was szlak trafi. Niech was szlak trafi. Teleportujcie do bossa. Dymyżyk się, teleportujcie się start piętra, słońce. Żebraka. Judgment. Nawet cię zniszczę. Dobra. Damo do prezencji łzy. To może nie być głupie. Start piętra. Zróbmy to. Dobra, weźmy jeszcze to i pójdziemy sobie do jakiegoś roomu. Pójdziemy jakoś tak dołem dziwnie. Dobra. Jeden Eternal, no w sumie no nie takie głupie.
Sojusznik z innymi łzami średnio. Ogólnie, ja, wiecie co, jeżeli chodzi o tych familiary, naprawdę mam ciężko nimi grać, bo ja nie trafiam swoimi strzałami, co dopiero familiarami. I to jest dla mnie problem. To jest dla mnie mega problem. 10 monet. No, mam sporo kluczy, możemy zobaczyć, co tu jest. Dobra, jakaś nieznana pigułka, tworzy 5 losowych kart. To też tak średnio. I co? Gives up. The Hangman. No i spoko. No i spoko. Powiedziałbym nawet, że to mi się bardziej podoba. I to mnie się bardziej opłaca. Mi się bardziej opłaca. Nie mnie. Kurde, to nie rozstrzela. A kurde, jak on wali z tego. Jaka świnia. Dobra, zdechł pies. Damage up, luck up, biorę. Zaglądamy. Nie zaglądamy. Aha, ale kurwa, użyłem nie tego, co chciałem. Chciałem spacji użyć. Ale dobra. No w sumie. I tak pewnie bym na to użył i tak. Dobrze wyszło, naprawdę dobrze wyszło. Hard, ale dobrze wyszło. Dobra. No. To dalcu. La 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 la. Nie? I teraz? Bombka. Last, naprawdę. Dajcie mi normalne pokoje. Proszę was. A w sumie. Utrusz dotykiem za odwrót prędkości. Och, taki przedmiot, wiecie, typu pigułka, nic więcej. Nic więcej, naprawdę. Nie jest jakoś super ambitny przedmiot dla mnie. Zobaczcie, jak na złość. Żaden Petrified Pup nie dropi. Nic, po prostu nic. Totalnie, kurczę, nic. Te pseudo husk, uspokój się. Daj się zabić. Dwa pretty flye. Dobra. Może być. Elite room, na razie to ominiemy. Tobie też nic nie damy na razie. No bez jaj! Jak ja głupio umieram. Jak ja głupio umieram. Stopa mamy stąpa na przeciwników co 60 sekund, spoko. O, nawet widać chyba tą stopę już mamy. O, tu. Trochę się w ognisko wpierdzieliłem. No ja nie wiem, na co ty, mamuśka, depczesz. Naprawdę nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, na co ona depcze. O, dzięki, mamcia. To akurat było dobre. To akurat było spoko. Chodźmy tędy. Myślę, to nie wybucha. Ta mamcia, to tak powiem wam osobiście, naprawdę, że wali co chce.
Myślałem, że ona jest bardziej określająca się. Niestety nie. O, ile końców. Teraz ich do sklepu chcę iść. Teraz do sklepu się chce iść. Dobra. Już nic nie ma. Ale jebo. O, myślałem, że mi tu wleci. Jebaniec. O, fuck. No, mamusia to w sumie bardziej przeszkadza niż pomaga. Czy no nie zawsze, no nie zawsze. Mnie przed chwilą uchwaliłem. Ej, czy po lewej stronie nam się jakiś super secret room odsłoni? Czy ona we mnie celowała? Ej, matka. Matka. Tak, tam się super secret odsłonił. Nie zauważyłem go. Dawaj kupę. No ona we mnie celuje, naprawdę. Kurde. Cały czas w ruchu, cały czas w ruchu, cały czas w ruchu. W ruchu, w ruchu, w ruchu, w ruchu, w ruchu. A? Tu to sewal. Ja chciałem do sklepu. Teraz mnie nie celowała. Wiecie, sobie tak poleciałem szybko, jak chciałem do sklepu. Ja chciałem tutaj do sklepiku, mam 19 monet, czyli mogę coś kupić, może jakiś item, który by nam tutaj pomógł, ten Blue Baby. Kurczę, już godzina materiału, a Shiro jest dopiero w cavesach. Świetnie. O! Hematemesis. PhD? O! O! Jak najbardziej. Zasięg up. Mamy całą mapę. The Moon. Teleportuje się z sekretnego pokoju. World możemy użyć, bo i tak nam się nie przyda. A The Moon użyjemy, jak będziemy chcieli wejść do Sacrifice Roomu. Warpi. Tak, ona może nas napierdzielać. To ta głupia cipa. Jaki red item. My straciliśmy całe serce. No w ogóle wali losowo całkowicie. Nie miałem już szans tego uniknąć. Dobra. Engine room, świetnie. To już jeden pick-up każdego rodzaju. I'm drowsy. Nie, ja to wywalam. To nie jest w żaden sposób pomocne. To nie jest w żaden sposób pomocne. Teraz ignoruję pierwsze otrzymane obrażenia w każdym pokoju, świetnie. Ten Horseman. Lubię to. To jest bardzo fajny przedmiot, naprawdę. I może nam wiele pomóc. Może nam wiele pomóc. Serio? Devil Room? Devil Room? Gapis Her. Jest Lewiatan. To jest świetne i daje nam czarne serce. Plus obrażenia.
Mając pół czerwonego serca lub mniej obrażenia. To jest też świetne na naszą postać. No właśnie. Niestety, Gapi, tym razem cię nie wezmę. Tym razem cię nie wezmę, bo nie wiem, jak cię wziąć. Mógłbym próbować. Może to by mi też wiele dało, ale... Pająki, dobra. No widać boosta w obrażeniach. Widać, widać. Mimo wszystko widać. To prawda, te czerwone są mocne. Też... Uuu, nie ma też co wiecie się zastanawiać pod tym względem. No, cieszę się, że dostałem ten przedmiot. Jest naprawdę bardzo fajny. Tajemnicze ciecz, łzy zostawiają maś, zadają na 30 obrażeń na sekundę. Toxic Splash. To jest spoko. Uuu, to bym chciał. Jestem nawet skłonny wydać pieniądze, które inwestowałem. Challenge up. To prawda idzie challenge up, ale no myślę, że dam radę. Więcej obrażeń, lepiej. A przeciwników challenge'owych i tak mamy od cholery już w tej chwili, więc mała różnica dla mnie w tej chwili. Też maść zostawia, żeby się nie oszukać, że moja to jego. No i zobaczcie, tak naprawdę teraz ten run mamy 100 razy lepszy od tamtego, co mieliśmy. Nie oszukujmy się. Obrażenia znacznie lepsze. Człowiek się nie boi po prostu, wiecie, nawet wchodzić z tych pokoi. No wtedy to był dramat. Wtedy to był dramat, do tego losowość wajzaku, no... Czasem jest aż zatrważająca. Kupi przeciwniku. No są aktywacje punktu podpalenia, to jest spoko. Myślę, że drinka tu i tak żadnego nie mamy, bo oczywiście petrified poop nie może nam dropnąć. Dzień dobry. Dzień dobry. W teorii... Ona nie przeszkadza. Nie podpaliło dziana, faktycznie. No i dostałem obrażenie. No i dostałem kolejne obrażenie. Niedobrze. Pół serca poszło w dupę psu. Nie szczęśliwy. Nie szczęśliwy. Wszystkie minibosy zaliczymy normalnie. Ten Blue Baby. Ops. No ale mówię, to no, sporo daje, sporo daje. Kurwa, nie chciałem bomby znieść. To sporo daje, no bo jednak to jedno obrażenie na pokój, to jest naprawdę bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo dużo i nawet jakbym teraz wleciał, nie daj Boże, na te kolce, to jednak no, to życie mi zostaje. No tak bym już się stracił. No tak bym już się stracił. Nawet jakoś głupio, jakbym, nie daj Boże, stracił to życie, to też jednak to jest dosyć wygodne. O, super, secret. Tam już nawet nie wchodzę. I... No. Oj, właśnie, już na przykład miałbym dwa serca na boca. A
tak, zawsze, zawsze to jedno serce czy pół zostaje. Dobra, tu już nic nie stało. Idziemy na El Bosso. O nie, i dosyć, powiem wam osobiście, że ciężki boss. To jest to jego jeżdżenie cholerne. Jest dosyć ciężki. Cholerny rider. 28% damage upa. Damage range upa. Shot speed down. Jest jedynie zastosowany na prawe oko. No i tak spoko. Nie, no jest luz. Jest luzik. Dobra. Jestem 7% Devil Room. Dobra. Panie Secret, mamy dużo w sumie. Mamy dużo bombek, więc nas to nie boli. Tak się ładnie otworzyło. Tu w sumie też mamy sporo. I nam bombki w sumie oddało. No i jest problem. O. No ja pierdzielę, jaki chamski pokój. Wy żartujecie teraz ze mnie, co? Nie dość, że grubasów pełno, to jeszcze z brimstone'ami pająki. Chamstwo w państwie. Dobra, dobrze zginął. I ten też zginął. Speed up, świetnie. Szczerze to nie. Zwyczajny. Dużo z czterech stron nie nawalają. To by było gorsze. Okej. Okay. Ale to mi powinno też oddać. To mi też powinno oddać, cholercia. Mój item. A to tak chamsko zrobiło w sumie. Dobra, nic nie straciliśmy, świetnie. Broken switch. Słaby trinket. Słaby trinket, nie chcę go. Dobra. Co to jest? Game kit. Nieśmiertelność, obrażenia kontaktowe, zjadanie przeciwników wygeneruje zdrowie. Lepsze to niż kupa. Mnie tak twierdzę. Na razie nie pójdę po to, bo nie mam jak wyjść stamtąd. Nie chcę jednak tej nawet połówki serca tracić w tej chwili, bo nie opłaca mi się. Nie wiem, co tam w ogóle będzie. Może tam być cały wój za przeczeniem. No i dostałem teraz pół obrażeń. Dlatego mówię, no to jest coś świetnego, to jest coś świetnego. Ten przedmiot, który dostaliśmy, to jest po prostu game changer w moim wypadku, no bo ja jestem dosyć taki... Wiecie, no, robię dosyć dużo błędów, takich właśnie małych. Małych, ale dużo. Czasami nawet powiedziałbym, że głupich, a nie małych. Super Secret Room. Gdzie jesteś? Tutaj to rozwalimy. Twoje zdrowie spadnie do połowy serca lub jego braku, teleportuje cię do losowego pokoju. To mnie będzie teraz teleportować non stop, więc... nie urządza mnie w ten sposób. Wow! Wow! Po zdjęciu trzech otrzymasz transformację adult, plus jedno czerwone serce. Ale nie dostanę jej. Mamy ciebie raz przeciwników, Ambrosie.
Otwiera przejście do sekretnych pokoi. To też mnie nie interesuje. I can see forever. Opróżnia wszystkie zasobniki na serce poza jednym. Tworzy od jednego czerwonych serc. Nie wiem, jak to będzie działać. Spróbujemy. Nie działa. Health up. O kurde, ile serc nam tutaj wskoczy. Oż ty w tyłek węża. Range up. Kolejny hematemesis. Pierce up. Dwa serca duszy, kurde. Puberty. Nie wiedziałem, że to tak działa. Kolejny tears up. Świetnie. Naprawdę jest szansa, że nam się uda. Oho, trzeba uważać. A jeszcze dostał papona. Ale to PhD, które kupiłem, to było po prostu coś pięknego. Będę pewnie żałował. Fajna prędkość. Nie wiem, czy nie za dużo zdeczka. Nie wiem, czy troszeczkę nie za dużo. Nie przesadziłem z tym. Cały czas mnie to ratuje. Cały czas to pół serca mam zostawione, nie? O, tak samo teraz. No. Cały czas pół serca, cały czas pół serca. Oprócz wszystkie zasobniki tworzy. A to samo. To samo. Już jest boss. My jesteśmy na dwójce, na jedynce. Teoretycznie moglibyśmy pójść. To w ogóle jest secret room. No słaby. Czemu za to nie dostaje? Może w ogóle nie dostaje teraz muszek skupy. Nie mam tego przedmiotu. Dobra. Zdrowie. Pięknie. Było urw. Kolejne. Dobra, było warto. Było warto jak najbardziej. Jestem zadowolony z tej transakcji. Dużo zdrowia nam dały te pigułki. Naprawdę masę. Tamten pokój to było coś pięknego. PhD tutaj zrobiło totalną robotę. Totalną robotę. No. No jest. Damage up, HP up. Kolejny Devil Room. Krampus. Nawet lepiej. Nawet lepiej, że to jest ten Krampus. Krampusik. O, nie spodziewałem się po skosie. Węgiel. Świetnie. I patrzcie, teraz DPS nam zestają. Czym dalej strzelamy, tym więcej zadajemy. Coś pięknego. Bo ten run zaczyna naprawdę się robić świetny. Godzina 14, a my dopiero jesteśmy w Nekropolis dwójce. Dobra. Nie wiem, czemu tak długo to zajęło w sumie. Sam.
Ja mogłem nawet tak przejść, bo jestem tak szybki, że nie robi mi to żadnego problemu. No i świetnie. Leczy połowę serca, gdy używam klucza, zmienia połowę serca w całe. Pytanie, czy to mi dodaje też serduszko. A więc spróbujmy. Specjalnie użyję klucza nawet. Kurde, ile kasiuty. A sklep znaleźć. Trzeba sklepik teraz znaleźć. Znów będą kolejne te pająki. Dobra, zobaczmy, czy nam to doda serce. Nie dodało nam serca. Zabija przeciwników w kupy, zamienia normalnych przeciwników w kupy, gasi ogniska, w kopalni zmienia lawę w kładkę. Możemy to sobie tylko i wyłącznie tak wziąć. No i zmienia oczywiście sobie też trinket. Ten jest lepszy. Zobaczmy, co tu jest. O! O! Gears up i prędkość strzałów. Naprawdę mam ten Gears up świetny. A? Nie wiem, czy jeszcze jest mamusia, czy nie. Nie było. Tylko jedna była. Nie przeszkadza to w żaden sposób. Sklepik, sklepik, tylko tam pewnie będzie Ultra Grid. Który był już jeden, teraz będzie Ultra Grid. Ła! Pająk został, naprawdę? Pajączek. Pajączek. Porąbane. Porąbane. O kurde, straciłem. Dobra, ale HP nie straciłem. I nie jest źle. No i tak jak mówiłem, Ultra Grid. To było logiczne. Jak jest Grid, to potem jest Ultra Grid. No szkoda, bo rozwaliliśmy Donation Machine w sumie. Na serce. Szkoda, myślałem, że coś kupię. Myślałem, że coś kupię, no ale niestety. Oż ty gnojku. Pół serca poszło psu w dupę. Ile hauntów. Normalnie sobie nie dał rady. To wam od razu mówię. Roll bomby. The Tower. Ups. Ja się będę rozdrabniał. Bez przesady. Oh shit. Tu już jestem serce na minusie. Mamy teoretycznie 4 pokoje, ale nie, i tak tam nie wejdę. Ale tam jest bateria. Tam jest bateria, to w teorii będę chyba mógł jeszcze odwiedzić nawet za darmo. Zostań zadania obrażeń wszystkim w pokoju, gdy otrzymasz obrażenia. Czarne serce i efekt kremikonu zostają podwójne obrażenia. Biorę. W teorii chyba nawet i bez tego będę mógł. Właśnie. Kurwa, dwie troll bomby, naprawdę? Taka jesteś gra śmieszna? A no tak, ja zapomniałem, przecież ja mam darmowe.
Nieśmiertelność, The Chariot. Biorę. No właśnie, ogólnie myślałem, że to będą jeszcze przeciwnicy będą ogólnie i że będą mógł sobie to w jakiś sposób zrehabilitować, ale widzę, że chyba nie. Lecimy. Widzę, że już mi się nie uda. Chyba, że z Secret Roomu jeszcze przejdę tędy. No ale nie. Nie wiem, czemu czasem można, czasem nie można przechodzić przez takie rzeczy. No właśnie. 0,7 szybko strzelności. Biorę. Zawsze tipsap, nie? Chociaż no, groźny przeciwnik, nie powiem. Właśnie. Nie wiem, czy troszeczkę zaniespartaliłem tego. Not today. Dobra. Będzie tylko pół serca poszło. Johnny Cage. Ale jestem szybki. To mnie aż tak nie boli. Dobra. No i okej, okay, wyszło spoko w sumie. Naładowaliśmy sobie już całkowicie GameCube'a, więc mamy w sumie podwójny The Chariot. Idziemy na matkę. O. No nie. Esa. Kostka mydła. Tearsap i znów shot speed up. Kurde, piękne. Godzina 22 to będzie najdłuższy odcinek. To będzie najdłuższy odcinek z Izaka. Ja chyba te dwa dni przełożę. Nie no, nie będę świnia. Wiem, że wy Ajzaczkę lubicie. A w sumie też. No. No tak, bez rewelacji. O, szansa na widzę większa. Oczy. No właśnie, jeżeli będziemy chcieli... Najlepiej byśmy chcieli zrobić szatana, nie? Nie, matula. Mnie to zła. Oczywiście to zła. O, ty, gałganku. Chcesz wyruchać Freda, to Fred ciebie wyruchał. I tak, klucz już nam się nie przydadzą tutaj w tej chwili. Jakby nie patrzeć. What? The Emperor. Oko. Czy ja wylazłem stracąc pół serca, naprawdę. Jak głupio, nie? Love. To teraz już mam troszeczkę większe DPS-y, nie jak poprzednio. Panie Slow. The Empress. O, to jest piękna karta. To jest piękna karta. Na razie się wstrzymajmy. Klucze? Wish granted. Nie pamiętam, co to dawało w sumie. Ty masz połowę serca, tworzy czarne serca. Do trzech użyć. To nie powinno już działać? Dobra, wiecie co, ja wolę Missing Page jakoś.
Jakbyś mi ten missing page nawet się podobał. Nawet mi się to spodobało. O, i jest kolejne. Mam jeszcze Elitrum. Świetnie. Damage up kolejny. O nie, straciliśmy. No kurde, faja, no. Dwa glutony. Rozwalony. Za damage up jak najbardziej. Nawet to jedno serce jestem w stanie odżałować. Damage up to damage up. Nie oszukujmy się. Ja nie chcę tych serduszek. Albo czarne, albo szare, albo klucze w tej chwili. Nie chcę bombek. Gro nie dałem mi bomb. Na strzał spowolniającymi łzami. To mnie nie interesuje. Hop. No i tutaj też bym na przykład stracił już serce. No mówię, na moje głupie granie to jest coś pięknego. Naprawdę to jest coś pięknego. No nie! Kiedy straciłem tak w ogóle? Armor. Do serca duszy. No i świetnie. Tu serca duszy. O, serca duszy, pamiętaj. Dobra. Super secret mamy tu. A w super secretie znów nic ciekawego. Lipa. Lipa, lipa, lipa. Dobra, tam już nic nie mamy. The Empress. No i tak, Widow. That is long legs. O? To widać tam. To luz. Pół serca straciłem. No dobra, bez tragedii. Wiecie co? Ja chyba tego już nie chcę. Nie, wystarczy mi tej prędkości. Naprawdę wystarczy mi tej prędkości. To za dużo, to też niezdrowo, nie oszukujmy się. Ale to, że nie mamy teraz Devil Rooma, to jest bardzo dobrze. Zapytacie dlaczego? Bo Devil Room w tej chwili nam się pokaże, czyli będziemy mogli iść na szatana. Mamy 100% na Devil Room. Świetnie. Naprawdę bardzo się cieszę. Mega się cieszę. Teraz najlepiej jeszcze, żeby nam Pretty Flya dał. Nowy Pretty Flya. Dawaj Pretty Flya, gnojku. Nie dam tego pić wleja. Nazywa skatole chyba nawet właśnie, skatol. No, oh crap. Mamy kolejną przemianę. No to czemu coś daje, nie? Ładowanie przedmiotu. Dobra, możemy sobie go zoverchargeować, to nie jest problem. Ups. Ja
Dobra, widzicie, znów teraz prawie dostałem obrażenia. Dzięki temu nie dostaję. Dzięki temu mogę cały czas robić lamy i się nic nie dzieje w sumie. Nie krzyczycie na mnie. Znaczy pewnie krzyczycie, ale... ale mniej. Ale gówno. Uff. Mi nie jest na szczęście. Zdrowie wzrasta. To PhD to było najlepsze, co mogłem naprawdę kupić. To było najlepsze, co mogłem kupić. Coś pięknego. Coś pięknego. Dobra, kubki. Żegnam was, kubeczki. Tam duży brain jest. Który wybucha nawet. Uu. Big brain. I to dosłownie. No i wlazłem. No i wlazłem. Kolejna prędkość. Nie chcę tego. Nie biorę już tego. Więcej pojawiających się pigułek. To by było spoko. Don't swallow it. Naprawdę to wezmę, bo pigułki dają mi, jakby patrzeć, film. Dają mi, jakby nie patrzeć, możliwość zwiększenia sobie statystyk. Feromonsy, taki średni typ piguły. Rozumiem, że to nie działa w ten sposób, jakbym chciał. Nie, niestety. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. To, że my jeszcze latanie nie mamy, bo latanie to by się mega przydało. Gdzie ty jesteś, Ignaju? Tu cię nie ma. Tam poleciałeś. No ty jesteś upośledzony. Ten familiar go zabił. Ten familiar go tam wytłukł. W mordzie. Czymś dostałem. O, gówno. A nie dostaję chyba jednak. Dostaję czy nie dostaję? Tak, dostaję jednak. Boże święty. Dostaję muchy. Czasami tak mam, że się nie mogę wysłowić. Wybaczcie mi za to. I... o, żebraczki. No i w tym pokoju też bym dostał wpierdiel. Dobra, klucze a kluczy. Pulsujące łzy wpływa też na hitbox. To jest właśnie to, co mieliśmy ostatnio. Ale to jest bez sensu. Nie wiem, osobiście nie jest mój przedmiot. Dobra, robimy mamcie. No i już po naszej osłonie. Ups. Głupio stracone. Dobra. A tylko serduszko. Dobra, Eat Lives. Odblokowaliśmy Eat Lives. Suicide King, Pemilman, Dead Baby, Blue Bomber, On Streak. O Jezu, masę tego. Idziemy na szatana. Pokemans, Burning Basement, Blood Mary. No niemożliwe. Zrobimy jeszcze szatankę, ja wam mówię. Dobra. Dużo tego. Mega dużo tego.
Materiał 1,5 godziny, a będzie jeszcze więcej. Będzie jeszcze więcej, coś mi się wydaje. Będzie jeszcze więcej tego. No to jest deki. No, ma być. Serio? Mam w sumie 2 serca. To nie jest źle. Za darmo. To jacet słodki, jak to mówią. Który chmury gazu? Bad gas. Jezu, dobrze się nie pokazał ten Devil Room wtedy. Zdechnij w końcu, zdechnij. To do slofy. Nie wiem, czy ja w ogóle nie mam przypadkowo teraz odporności na wybuchy. O. Oho. Dobra. Dobra. No i niestety jeszcze zostaliśmy. Kurczę, ci przeciwnicy są coraz bardziej wymagający. Coraz bardziej są wymagający jednak. Okej. Mam dużo bomb, możemy sobie zaryzykować. Może jakieś czarne serce nam wpadnie. Ach, karta. The Hermit. Dobra. Kolejne slofy. Jak jednego zabiję, a tego już tak troszeczkę wytnę, jeżeli chodzi o zdrowie. A jednak chyba nie jestem odporny. Bob. Ja muszę sobie tylko zaliczyć przemiankę w sumie. Challenge room tu jeszcze jest, ej. Nie wiem, ty jesteś za... Co to za przeciwnik w ogóle? What the fuck? Nie widziałem cię nigdy. Naprawdę ci przeciwnicy w niektórych miejscach są coraz łatwiejsi, a nie trudniejsi. Tylko mówię, to jest czasem tak niesprawiedliwe zagranie ze strony Isaaca. Zresztą Steam sale, świetnie. Wszystkie serce to hematemesis. Nie, to krwawe wymioty. Devil Room. Świetnie. Jedną bombę Justice. Latanie. Miałbym lewiatana. Za 2. Ja biorę to latanie. A? Dużo żebraka. Nawet ci damy kasę. Że tam dasz jakiś HP up. Serio? Treasure map? Dobra. No to ten Elite Room tylko tyle, że nam dał dostęp do... Nie zapomniał do czego. O, to było niebezpieczne. To było niebezpieczne w cholerę. To było naprawdę mega niebezpieczne, co chciałem zrobić. W sumie co zrobiłem nawet. Nie lubię tego typu przeciwników, naprawdę. Przeciwnicy, którzy są ładowani, na przykład, nie wiem, muszą podejść czy coś, to są tak głupi przeciwnicy dla mnie. Wiecie, jak on już jest tutaj taki pojedynczo, to jest spoko. Już dajemy radę, ale ogólnie jest słabo z nimi. Nie wszystkie pick-upy, skrzynki wrogów, niebosów, bomby. Łapę. Chociaż... W sumie może i nie, jak nam się taki trafi mob dziwny. O, tak jak ten. Z nim mogłoby być ciężko.
O, ledwo, ledwo. Ledwo, ledwo. Ja wiem, że ja mam latanie przecież teraz. Jeszcze Spectre Tearsy i byłoby fajnie. Ten typ pokoi też jest posrany. Ten typ pokoi też jest posrany. Kluczyki ładowania. Kolejny zasięg. Serio, ta gra mnie nie lubi dzisiaj pod tym względem. Grido! Grido, Grido, Grido. Dobry panie Gridzie. No quarter. Jeszcze dostałem mordę, świetnie. Jeszcze dostałem po ryju. Hermit, to wybiorę Sun. To jest lepsze, po co mi Hermit? Po co mnie Hermit? O, robi się niebezpiecznie. Wolą mi stracić życia. Było blisko, powiem szczerze. To głupią śmiercią bym to mnie stracił, to no właśnie, tak jak teraz. I po co ci to było, Shiro? Mogłeś iść normalnie na bossa już. Nie, po co? Pół serca stracił. Nie, całe serce straciłeś. Całe Shiro serce straciłeś, faktycznie. Całe serce. Dobra, bosik. Godzina 42. Godzina 42 odcinek, no tego jeszcze nie było. Na tym kanale jeszcze nie było, na streamach czasem tyle nie było. Kurde, paja. Dobra. Dawaj, Satan. Straciłem. O, niedobrze. Dobra. No naprawdę? Zrobione. Forget me now oraz the negative. Oh shit. Udało się, moi drodzy. Godzina 44 odcinek. Dwa rany, ale Blue Baby zaliczony na w sumie serce i katana. The negative zrobiliśmy świetnie. Kurde. Jestem naprawdę zadowolony z tego odcinka. Nie sądziłem, że uda nam się Blue Baby zrobić. I to aż na szatana nawet. Naprawdę to jest coś pięknego. Moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grę od Shiro, oczywiście widzimy się w następnych odcinkach. Dobra, Isaac. Trzymajcie się. Hej, hej.